Halo, halo, cześć moi drodzy. Ja jestem Diegos, a to jest The Final One, czyli kolejny horror na kanale. Jest to horror o kobiecie, która znalazła się, a właściwie chyba sama przyjechała do Muzeum Lalek. Z tego co czytałem z opinii różnych ludzi na Reddicie na przykład, jest to straszny horror, więc co, zaczynam grę. Coś się zbugowało, ale dobra. Już jesteśmy. Okay, from what you told, you think there are someone stirring this trouble up, right? Yes, just like I told you. In a competitive world business, we would use any method in all means to crush our... Przepraszam was za grafikę, ale wiecie. I agree, but don't you think spreading rumors about haunted ghosts is a bit irrational? Nie ma czego oczekiwać, to jest darmowy horror, więc... Poza tym to jest Early Access, więc spokojnie. No i spójrzcie. Boże święty, co to jest? Nie mam myszki, żeby wam to pokazać. Zobaczcie na to, no nie no, po prostu. Nic nie mogę zrobić. Trust me, I will do my best in the investigation. What I think is a plan are your faults. I think of that too. I'll leave it to you. Czyli ona chce przeprowadzić jakieś śledztwo. I won't disappoint you. I believe in you. Just don't get haunted by the ghost then. Sure. Co to jest? So now Lildoka. What's happening? Inside the museum. Aha, czyli coś tutaj się... Nie czytałem do końca tych napisów. Wiem, może powinienem je czytać, ale... Możemy biegać, co znaczy, że będzie... Ale dziwnie się rozgląda. Myszką. Mamy latarkę? Nie, nie mamy. Nie mogę nic zrobić. Dlaczego? Aha. Miło by było, jakbym dostał latarkę. Mogę tutaj wejść? Mogę, ale nie mogę kucać, więc... Jak się ekran trzęsie, jak chodzę. A to raczej... O, witam cię. Czy ona się na nas patrzy? Czy te odgłosy? Nie. Nie, nawet się nie masz stąd wychodzić. Halo? Tak na wszelki wypadek sprawdzę. Czy... Nie. Może tam bardziej powinienem eksplorować ten teren. To skakanie? Nie. Nie. Tutaj nie ma czegoś, bo podejrzewam, że ta winda to jest tylko taka... Wiedziałem. Kucać się możemy. Słyszę tutaj... Gówno widzę. Nie. Okej. Okay. Ja może sobie już stąd pójdę. Też wiem. O, hej, co tam? One są... Nie, to jest tylko zabezpieczenie. Myślę, że one są w wodzie. Tamta lalka była jakoś taka straszniejsza. Też nie są jakoś takie specjalne. Jezus! Drzwi mnie... Nie! Nie! Dobra, taktyczne wychylanie.
Tam gówno widać, więc idziemy tu. Powinienem chyba najpierw sprawdzić. O, dobra, możemy sobie zapisać. Latarka? Nie, to tylko projektor. No cóż. Co? Winda nam się otworzy, jej. Ach, ta jakość tekstur. Nie ma nic. Nie. A, bo to jest latarka. Ło. Nie. Nie. Że zaba... Let's play. Zabawmy się. No, skoro tak chcesz. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem. O, elo. Szybko! Szybko, szybko! Jedź! Jedź! Proszę cię, jedź! 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 Dziękuję, dziękuję. O, cześć! Kuźwa, co to jest? O, dobra. Co to jest? Apteczka? Dobra, to ja już się nie boję. Ja mam pistolet. Ja mam pistolet. Już się nie boję, jakby coś to mamy. Teczkę proszę teraz nie zapraszać do gry, bo ja się tutaj wczuwam. Odejdź. Zapisu raczej nie zrobię, bo tylko gdzie my mamy iść? A dobra, tutaj. Tak patrzę po suficie, bo tutaj magazynek, bo tam to jest ketchup. Nie, dobra, te jak zwykle. Jezus, tej ręki się wystraszyłem też tak troszkę. Nawet nie liczyłem ile. Aha! To nie jest takie trudne. Tym, że. Boję się trochę sufitów. No, oczywiście! Te powerki. To wygląda podejrzanie, nie? No gin. Kurwa, skąd? Jezus, skąd? Co tu się działo? Halo Tibia. Nie, dobrze, że apteczkę miałem. Oczywiście. Znaczy, normalnie to ja bym tutaj nie wszedł. Nie wiem.
Łe! Nie mam magazynku, dobra, mam. Co się dzieje? Dobra, jest klucz, tylko jest... Sufitu nie sprawdziłem, kuźwa. Nie, nawet się nie waż. Ty, ona do mnie... Co jest? Ej, nie mam, jedną apteczkę. Mam nadzieję, że można będzie... grę zapisać. Nope. I boję się jednego, bo nie mam już czynnego magazynku. I to może być problem. Nie zrobiłem zapisu gry. I to jest ten problem właśnie. Mam... Tutaj może coś jakoś ten... A tutaj raczej już nie powinno być chyba. Dobra, ja lecę, ja lecę, ja lecę. Mr. Whitham, are you alright? Why are you here? Dostał strzychedy w głowę. I've been kidnapped for 3 days. But I just talked to you on the phone. That wasn't me. I ta się pyta. Leży przy ścianie, na której jest pełno krwi. I ta się jej pyta, czy wszystko jest okej. Pytałeś, Mr. Whitham? Jedyne, co normalny człowiek by zrobił. Mr. Whitham! Mr. Whitham! To by spierdzielił stamtąd po prostu. To może być problem. Bo mam... To jest mój ostatni magazynek. I to będzie na pewno mój problem, ale dobra, jest winda, jest winda. Otwórz. Dobra, nie, bez... Zapisz się. Ja to na wszelki wypadek zapisuję, bo... Tutaj jest dwa magazynki samów, jak dobrze. O, nie mogę ich podnieść. Dobra, już jest git. Z tym, że gówno widzę. Tam jest kolejny. Czego? I want open. Co? Ej, halo, ja dostałem. Wracam się plecami do takiego miejsca, to nie jest dobre. I nie mogę otworzyć... Nie, przewidziało mi się. Na szczęście. Przypominam... Jezus! Nie, dobra, teraz był zawał. Ja byłem na to przygotowany, ale miałem zawał. A przed mną już z tego nie wyjdę. Dobra. Nie! O kuźwa! O kuźwa! To jest teraz nasz problem. Nie mamy magazyn. Jezus, dobrze, że jest. Jest. Podnoś się, proszę cię. Podnoś się. Przynajmniej tyle. I apteczka. Coś tu się możemy uleczyć. Ja się tutaj mogę schować, ja mogę nie wychodzić. Że mam apteczki, nawet przypadkowo zupełnie, ale... Dobrze, tam... Raczej nic nie ma.
Ja, gdzie my mieliśmy iść? Ej, nie, ty bez kitu, bo ja nie wiem, gdzie mamy iść. Tu? Nie, bo... Ej, nie, bez kitu, ty... Gdzie my mieliśmy iść? Dobra, tu ja jestem gotowy na to. Bo tutaj coś wyskoczy. Jedyny działający kom. To jest to. Znalazłem prawdę tego muzeum. W przeszłości miejsce tak naprawdę było... Przez II wojny światowej to miejsce było szpitalem, gdzie leczono dzieci. I tutaj zostały znalezione jakieś... Były wykonywane jakieś demoniczne rytuały. Czyli ci ludzie byli torturowani w tym miejscu. Tak naprawdę podczas II wojny światowej byli leczeni, a potem z tych satanistycznych rytuałów byli torturowani. Wszyscy zostali spaleni. Lata po tym muzeum zostało zrekonstruowane, zbudowane. Stworzono tutaj Muzeum Lalek. Biały ekran. Nie chciałem się animacji zrobić. Czyli po tych rytuałach, które odbyły się tutaj kiedyś, ktoś postanowił zrobić to jeszcze raz. Dostała w głowę. Chcieliśmy tutaj zapisać grę. My demonic glitches and everything will be complete. All suffering will be gone. Oh, sorry, Miss Watterson. Did I wake you up? Don't you know that nie, wcale. I've been looking for you for a long, long time. But at last, I found you. I didn't expect that you would become a detective. It looks like you want to know about your past. Yes, I will grant your wish. Wie o nas praktycznie wszystko. That someone is Satan, who whispered to me. I really like it so. Bardzo lubię tam duszę. The Satan say that your mom was so delicious. Mama była... Wow. Wchodzimy w takie strefy, że... Plus 18. Taki śmiech jeszcze. O kuźwa. Nie, nie mam. O kurde, o co chodzi? O kurde, ty o co chodzi? O co chodzi? Nie mam magazynków. No widać, że ewidentnie gra sobie nie radzi. Nie mam magazynków.
kurde, o kurde! No i teraz jak ja mam się bronić, wy mi powiedzcie. Bo jakoś nie widzę. Jak ja mam się bronić? Nie, bo ja już magazynków nie mam. Dobra, to udało ją zabić. W końcu mi się udało ją zabić. Nie wiem jak. Musiałem zrestartować zapis. Ale w końcu objażyłem, że trzeba jej strzelać w serce. Całe muzeum się spaliło. Czy w sumie się nie dziwię. Spłonęło po tym, co przed chwilą zobaczyliśmy. W tym całym zrujnowanym pokoju. Tylko ta dziewczynka, lalka, nie wiem właściwie kto to był, patrzyło na nas. Musieliśmy ją zabić. Co nie było takie łatwe, ponieważ jak się gra 1000 godzin w Counter-Strike'a na przykład, jak się ogólnie w strzelanki, no to wiadomo, nie, że trzeba tam strzelić w głowę, w coś. A właśnie tutaj nie, tutaj... No, to jest pierwsza myśl, strzelaj w głowę, nie? A tutaj właśnie nie. Tutaj strzelać w serce. Trzeba strzelać w serce i to tyle. Wystarczyły 2 albo 3 magazynki z pistoletu. I ta dziewczynka, lalka. Nie wiem w zasadzie kto to był, ale chyba raczej... Ni to lalka, ni to dziewczynka. Pół lalka, pół dziewczynka. Są w końcu zabite i demon tego muzeum, czyli kiedyś szpitala podczas II wojny światowej, a potem miejsca rytuałów satanistycznych i demonicznych, został spalone. Demon nie żyje, ile można tak powiedzieć, nie wiem. No cóż, mam nadzieję, że doczekamy się pełnej wersji gry, bo to jest wczesny dostęp, więc dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i co, widzimy się w następnym odcinku. Pow!